Tomku, w czwartek już rozmawiałem z Mateuszem Masternakiem, zadałem mu takie teoretyczne pytanie, co jeśli wygra z Łukaszem Janikiem? Podałem twoje imię i Pawła Kołodzieja. On powiedział, na to jak na lato. No to trochę dziwnie, no ja bym chciał walczyć z Mateuszem, wygrał. Na pewno teraz w oczach kibiców bardzo awansował, jego nazwisko jest dużo bardziej wartościowe w naszym świecie bokserskim. Zrobił bardzo ładną walkę, Łukasz popełnił pewne błędy, które Mateusz bardzo dobrze wykorzystał, ładna walka, muszę mu pogratulować, ładnie zaboksował. Ale na pewno bardzo chętnie zmierzyłbym się z nim w ringu. Potrzebowałem troszkę czasu na przygotowanie się. Myślę, że połowa przyszłego roku to byłoby optymalnie i moglibyśmy się spokojnie spotkać. Ja teraz mam walkę już 28 listopada, także w tym roku to na pewno nie byłoby na to szans, ale myślę, że połowa przyszłego roku byłoby super. Jestem chętny do takiej walki, bardzo chętnie bym się spotkał z Mateuszem, a co by wyszło w ringu, no to wiadomo, nie będę strzelał, zgadywał, ale na pewno nie stawiam się w straconej pozycji. No właśnie, mówiłeś, że Łukasz popełnił parę błędów. Dzisiaj Mateusz pokazał, że jest, przynajmniej dzisiaj, był lepszym bokserem, ale na pewno chyba nie ma takiej przepaści między nimi, prawda? Co zrobił źle Łukasz, że tak walka się skończyła? Powiem szczerze, że oglądałem walkę tylko raz i na żywo, więc ciężko tak na teraz wyciągnąć wszystkie błędy te po kolei, ale na pewno troszeczkę dał się złapać tym pierwszym prawym, który mi się wydaje, że mimo wszystko ustawił całą walkę. Bo późniejsze nawet ciosy przez gardę były, znaczy odczuwał je po prostu Łukasz i ten cios kończący był wypracowany przez serię ciosów na dół i na górę. Zostawiał trochę nogi, zostawiał lewą rękę na dole po seriach ciosów, ręce nie wracały do końca. No, ja jestem innym bokserem niż Łukasz. Wydaje mi się, że mam mocniejszy cios, na pewno mam lepsze warunki fizyczne, dużo większy zasięg ramion i w tym upatrywał swoje szanse z Mateuszem, a Mateusz no, po tej walce na pewno jest bardzo zbudowany i psychicznie i w ogóle no, kto by nie był po takiej walce przed taką publicznością, zaboksował w najważniejszej gali w Polsce w historii, wygrał walkę przed czasem w bardzo ładnym stylu, zrobił to co mówił, gratuluję mu jeszcze raz i na pewno bardzo chętnie się z nim zmierzę, bardzo chętnie sprawdzimy kto jest najlepszym młodym kruzerem w Polsce. No. W najnowszym rankingu WBC z tego miesiąca jesteś na 14 miejscu. Mówiło się trochę o potencjalnej twojej walce z Fragomenim. Nie doszło do tego, ale jesteś już blisko. Zgadza się, jeżeli chodzi o walkę z Fragomenim, no to tam naprawdę było, no może kibice tak trochę się będą śmiali, albo nie wiem, ale naprawdę było bardzo, bardzo blisko do tej walki, gdyż Włosi szukali dobrowolnej obrony, patrzyli na tych zawodników, którzy są najdalej w rankingu, gdyż oni są najtańsi, no i oczywiście najsłabsi. I moja kandydatura była brana pod uwagę. Byłem cały czas przygotowany na to, że jednak będzie telefon na 2-3 tygodnie przed walką we Włoszech i trzeba będzie jechać. Na pewno bym nie odmówił takiej walki, na pewno bym pojechał i starał się wygrać. No wyszło tak, że Fragomeni boksuje z RD-em, czyli to na pewno się daleko odsuwa w przyszłość ta walka. No ale taka walka jak właśnie z Mateuszem ugruntowałaby pozycję, wygrana oczywiście. Przegrana nikogo nie skazuje na koniec kariery, a naprawdę fajnie byłoby taką walkę zrobić i myślę, że do tej walki dojdzie, jeżeli tylko będzie dobra wola obydwu stron. Promotorzy się dogadają, bo to oczywiście nie zależy ode mnie, ani tym bardziej podejrzewam od Mateusza, bo to wszystko o promotorzy i to od nich zależy. No ale mówię, no jestem chętny, otwarty i myślę, że w przyszłym roku możemy się zmierzyć. Mówiłeś o twoim występie pod koniec listopada, 28 listopada w Ełku. Będziesz tam bronił młodzieżowego pasa? Tak, to jest ostatnia obrona. Federacja WBC wyraziła zgodę. Skończyłem 23 lata, ale powiedzmy w drodze wyjątku dostałem jeszcze zgodę na dobrowolną obronę tego pasa młodzieżowego i to będzie ostatni raz, kiedy będę boksował o ten pas właśnie w Ełku 10 rund i zapraszam wszystkich serdecznie. Są jacyś potencjalni rywale znani? Powiem szczerze, że było tyle zamieszania z tą galą, z najróżniejszymi rzeczami, od biletów po wszystko, żebyśmy mogli się tu znaleźli, więc nawet nie zawracałem sobie głowy tym, nie pytałem nikogo. Jest jeszcze 5 tygodni do walki, więc podejrzewam, że to będzie w tym tygodniu, najpóźniej w przyszłym, wiadomo, wszystko na 100%. Znane są twoje problemy z utrzymaniem limitu kategorii cruiser. Jak teraz to wygląda? No i tu wszystkich zaskoczę, teraz jest bardzo mało, ważę bardzo mało i... Jakoś daję radę, treningi robię bardzo mocne i ważąc bardzo mało i na razie będę trzymał wagę cruiser.